Witajcie! Grzegorz Bożek, miesięcznik Dzikie Życie. Zapraszam do wysłuchania podsumowania rocznika 2019 w miesięczniku Dzikie Życie. Postaram się zaprezentować to, o czym pisaliśmy w ciągu 2019 roku w poszczególnych wydaniach, których w wersji podstawowej ukazało się 10, tak jak zawsze zresztą, ale ukazały się również wydania specjalne. Dodam jeszcze na samym początku, że w roku 2019 nasze czasopismo obchodziło 25-lecie swojego istnienia. Warto bowiem przypomnieć, że zostało ono założone w 1994 roku, w czerwcu. Wtedy ukazał się pierwszy numer, w całości praktycznie poświęcony ochronie Puszczy Białowieckiej. Warto jeszcze dodać, że oczywiście Miesięcznik Dzikie Życie wydawany jest przez Stowarzyszenie Pracownie na Rzecz Wszystkich Istot. A więc czym żyliśmy w wydaniach rocznika 2019? W wydaniu lutowym, pierwszym, które w roczniku 2019 się ukazało, okładkowo i bardzo obszernie w środku temat dzików. Temat, który wraca również teraz. W wydaniu lutowym 2019 aż sześć tekstów, w tym jeden wywiad z profesorem Andrzejem Elżanowskim. Kolejne wydanie to wydanie marcowe i tutaj temat inwestycji masowych w górach. Karkonosze i Góry Izerskie pochłania biznes. Tekst napisany przez Krzysztofa Okrasińskiego pokazuje sytuację, jaka ma miejsce. W tych górach. Poza tym, tematy dotyczące Puszczy Białowieskiej i bardzo ciekawa rozmowa z muzykiem Davidem Rottenbergiem. Wydanie kwietniowe to wydanie, które chyba cieszyło się największą popularnością w roczniku 2019. Okładkowo Lasy Państwowe do zmiany. Jest też na okładce fotografia z Puszczy Białowieskiej, bo generalnie ten. Numer był poświęcony też Puszczy Białowieskiej. Znajdowały się w nim aż cztery wywiady z Bogdanem Jaroszewiczem, z Michałem Żmichorskim, z Michałem Książkiem i z Karoliną Cichą. Ale temat okładkowy: Lasy państwowe do zmiany. Pora na lasy dla ludzi i przyrody. Autorstwa z Sylwii Szczutkowskiej, godny polecenia. Cały nakład wydania papierowego został rozprzedany bardzo szybko. To było wydanie kwietniowe w maju. Okładkowo Mazury, zagrożony cud natury. Tutaj główny tekst autorstwa Krzysztofa Worobca na temat zagrożenia Mazur przez budowę dróg e, przez tą krainę. I ten obszerny artykuł również cieszył się dużą popularnością. W tym wydaniu również o polowaniach. Na zwierzęta w ciąży. Bardzo ciekawy artykuł, napisał Zenon Kruczyński. Wydanie czerwcowe to wydanie, właśnie 300, które zamknęło 25 lat istnienia miesięcznika Dzikie Życie. Dlatego okładkowo przywołujemy hasło, które pojawiło się. W pierwszym wydaniu ani kroku dalej w niszczeniu planety Ziemia. I, I w tym wydaniu znajduje się jako pierwszy bardzo ciekawy tekst, który nawiązuje do pierwszego artykułu, jaki ukazał się w miesięczniku Dzikie Życie dotyczącego Puszczy Białowieskiej w 1994 roku. A w tym wydaniu, w wydaniu czerwcowym, w tym pierwszym tekście Sylwia Szczutkowska pisze o 25 latach. Zaniechań, błędów i braku woli państwa polskiego przy zachowaniu najcenniejszego dziedzictwa przyrodniczego, jakim jest Puszcza Białowieska. I dodatkowo, na przykładzie działania Lasów Państwowych, pokazuje, jak funkcjonuje machina, która w niewystarczający sposób liczy się z wartościami przyrodniczymi Polski. Wydanie czerwcowe zawierało reprint wydania pierwszego w wersji papierowej, który był dołączony do. Tego numeru. Kolejne wydanie to wydanie lipcowo-sierpniowe, jak zawsze, numer na dwa miesiące, choć o tej samej objętości. Tutaj temat z Parkiem Narodowym Świętokrzyskim związany zawał w sercu Łysogór. Artykuł Łukasza Miściuny na temat zagrożenia tego parku przez odebranie mu. 5 hektarów na Łyscu w rejonie klasztoru Oblatów. Temat powróci w późniejszych jeszcze wydaniach. Poza tym, w tym numerze, mm, bardzo dobra wiadomość o końcu elektrowni Północ, kampanii, która toczyła się i była opisywana w miesięczniku Dzikie życie przez kilka lat. To jeden z sukcesów tego roku, o którym który odtrąbiliśmy w wydaniu lipcowo-sierpniowym. Jest następne wydanie we wrześniu. I tutaj, okładkowo, Lex Investor o ocenach oddziaływania na środowisko, a w zasadzie o demontażu tego systemu, który był i jest przeprowadzany w Polsce. W tym numerze bardzo ciekawy i obszerny materiał o polowaniach na ptaki we Francji, autorstwa Barbary Grzebulskiej. Również polecamy. Wydanie. Październikowe. I tutaj okładkowa Free Luft sleeve. Ciekawa, obszerna rozmowa z Nilsem Farlundem o norweskiej tradycji Free Luft Sleaf, którą tutaj celowo przytoczę. Termin nie jest aż tak powszechnie znany. Otóż Free sleeve to norweska tradycja poszukiwania radości z identyfikacji z wolną przyrodą. Nils Farlund był uczniem profesora Arne Nessa, twórcy filozofii głębokiej ekologii. W tym wydaniu e, ta rozmowa naprawdę zasługuje na, na uwagę. Poza tym mamy jeszcze o hodowli bydła w Amazonii, tekst Tomasza Figarskiego. Wydanie listopadowe, okładkowo Magórski Park Narodowy i tutaj mamy dopisany jeszcze hashtag nie tędy droga. To jest temat związany z drogą, która zagraża temu Parkowi Narodowemu, krępna na żydowskie krab i perturbacjach związanych z próbami wycinki drzew i budowy tej drogi. Temat opisuje Alan Weiss, w, w tym numerze jeszcze raz Świętokrzyski Park Narodowy i sprawa e, ewentualnego pomniejszenia tego parku i o Noblu dla Olgi Tokarczuk. Ostatnie wydanie w 2019 roku to Grudniowo-styczniowe wydanie, bo w takim cyklu ukazuje się nasz miesięcznik, Polskie Drogi, czyli po pierwsze spec-ustawa. W tym artykule Sylwia Szczutkowska pisze o zaniechaniach, o pomijaniu ochrony przyrody, ochrony zwierząt przy drogach, między innymi przy drodze S7, S3, S19. Ważny temat, który dzikie życie. Kontekście przyroda drogi podejmowała tak na dobrą sprawę już od kilkunastu lat. W tym wydaniu jeszcze co godne podkreślenia, bardzo obszerny wywiad z profesorem Ludwikiem Tomiałojciem, nestorem polskiej nauki. Ten, tą rozmowę polecam równie gorąco. W roczniku 2019 ukazało się więc 10 tych podstawowych wydań. Każde wydanie na 40 stronach formatu A4, każde dostępne również w formatach elektronicznych, EPUB-MOBI, albo w PDF-ie, w dystrybucjach zewnętrznych, e-kiosk lub e-gazety. Warto podkreślić, że każdy, każdy numer Dzikiego Życia pojawia się, jego poszczególne teksty na stronie dzikieżycie.pl, czyli na portalu czasopisma, i tam można do tych tekstów powrócić. Dodam jeszcze, że oprócz tych tekstów podstawowych w dzikim życiu znajduje się zestaw felietonów, wieści ze świata, humor, który co miesiąc jednym rysunkiem uzupełniany jest przez rysownika Ryszarda Dąbrowskiego. Są też ścinki, czyli takie wypisy ciekawych komentarzy z sieci. Mamy oczywiście nasz sklep i tutaj jest to bardzo ważna informacja gdyż każde z wydań może, można przede wszystkim kupić u wydawcy którym jest Stowarzyszenie Pracownia na rzecz wszystkich listów, dlatego zachęcam Was do kliknięcia w link pod filmem aby móc zamówić prenumeratę w tym dowolnym formacie lub pojedyncze wydania bieżące lub archiwalne a dostępnych jest jeszcze ich bardzo, bardzo Dużo. Co jeszcze działo się ważnego w roku 2019 w miesięczniku Dzikie życie, oprócz tych wydań papierowych? Były dwa wydania specjalne. Wydanie, które ukazało się w lutym 2019 roku, poświęcone Dzikom. To był zestaw tekstów zebranych w pliku do pobrania z naszej strony oraz e, wydanie specjalne reprint pierwszego numeru Dzikiego życia z 1994 roku, który również był zamieszczony do pobrania z naszej strony, i oba one oczywiście są do znalezienia na naszej stronie. Polecam kliknąć w jedno z aktualności naszego portalu: dzikieżycie.pl, tam można je znaleźć. W roczniku 2019 godne podkreślenia jest jeszcze to, że ukazało się w sumie w Dzikim Życiu 148 tekstów 21 wywiadów. Miesięcznie udzielił 21 patronatów różnego rodzaju książkom, festiwalom, wydarzeniom, filmom. I dzikie życie tworzyło ponad 120 osób, którym bardzo gorąco i mocno dziękuję za tą współpracę. To są zarazem autorzy, autorki tekstów, autorzy, autorki fotografii, grafik, zdjęć, osoby, które współpracują, przygotowując y, dzikie życie od strony. Graficznej, składu plików i każdej innej współpracy technicznej, na przykład też wysyłki czasopisma do prenumeratorów i prenumeratorek. Także jeśli podoba Wam się dzikie życie, zapraszam do współpracy. Jesteśmy otwarci na teksty, na nowych ludzi, którzy mogliby publikować w naszym czasopiśmie, czyli dać coś od siebie w sprawach, które. Was interesują, które też interesują czytelników. Jest to możliwe, dlatego zachęcam do napisania po prostu do redakcji na adres redakcjamaupapracownia.org.pl albo po prostu skontaktowania się telefonicznie. I w roku 2020 zgodnie z planem najbliższe wydanie ukaże się w lutym i najprawdopodobniej spotkamy się 10 razy w tych wydaniach podstawowych, w związku z czym oczekujcie naszych kolejnych informacji o kolejnych wydaniach. Wszystkiego dzikiego i dobrej, dzikiej lektury przez cały 2020 rok. Pozdrawiam serdecznie.